witajcie moi mili! Jak to powiada? Pewien pan, którego pozdrawiam, kradzione. Jakiś czas temu nagrałem filmik, gdzieś tam byłem w Kalifornii, takie tereny były, że to jest oaza spokoju, jakiś tam magii w ogóle, nie? Czyli Kalifornia. Kalifornia jest zajebisty stan, ma coś takiego magicznego w sobie. Niektóre krajobrazy napajają naprawdę takim spokojem duszy. Kanada ma na przykład inne krajobrazy. Chociażby tutaj właśnie. Droga numer 1 w British Columbia. Między Calgary a Vancouver. Ludziska to jest ekstaza tutaj być. Ja tutaj już dawno nie było mnie. Nie było mnie tutaj, kurde, będzie no ponad rok. Kiedyś tutaj co tydzień praktycznie tą trasę się robiło, znaczy co tydzień, no. Trasa w trasę, czyli co dwa tygodnie, bo taka trasa zabiera tam 11 dni, powiedzmy, zabierała 3 dni w domu, więc tak mówię, co dwa tygodnie to się jeździło. Teraz troszeczkę mniej. Firma się rozrosła, więc ładunki po prostu się... Jest dużo innych po prostu ładunków, nie? I te ładunki, co mieliśmy tutaj na Vancouver, dalej zostały te same, ale po prostu jest coraz więcej kierowców, więc rzadziej się tu jeździ. Ale ludziska, to jest ekstaza. Kurde, jakby tu nie było rok. I dosłownie oczy napawają się takimi widokami. I naprawdę tutaj jest następne za to... Następne takie miejsce, które naprawdę tak koi, no nie wiem, ludzką duszę, że w głowie się nie mieści po prostu. Naprawdę, nie wiem, no coś jest w tych górach takiego ogromnego, jak to po angielsku by to było majestic, nie wiem jak to po polsku, majestic mountains, majestic, no nie wiem, takie kurde, cholera, nie brakuje mi teraz słowa, nie? Ale jest coś tutaj takiego przerażającego, ale zarazem pięknego. Te ogromne góry, Rocky Mountains, czy tam góry skaliste po polsku. Ludzie, no to jest... No ja jadę tędy i no kurde, ryj mi się uśmiecha i jadę na maksa, bo muszę jutro rano wstać i będzie ciemno jeszcze, więc takie ostateczne 500 km zrobię 3 godziny, jak będzie ciemno, a ja chcę jak najbardziej tutaj używać, jak najbardziej zobaczyć, no bo mówię, no nie było mi tu rok. Ludzie, jest zajebiście, no, zajebiście. A nagrywam filmik, nie to, żeby góry pokazać, nie, bo jadę ciężarówką zastępczą. Ciężarówka zastępcza. O czym ja mówiłem, więc tak, mam ciężarówkę zastępczą w tamtej ja tam na niektórych tych ostatnich filmikach mówiłem, że strasznie przerywa paliwo, tak jakby się dusił, ta ciężarówka się dusiła na niskich obrotach. Zajechałem, mechanicy sprawdzili, za późno sprawdzili, bo gdyby wcześniej sprawdzili, to bym własno jechał, a oni na ostatnią chwilę to sprawdzili, nie myśleli, że to będzie jakaś poważna sprawa. No i ta ciężarówka ledwo co tam w ogóle w mieście wróciła na bazę w ogóle, nie? Jak ten mechanik tam sprawdza ją, tak przejechać się z 30 km. Więc tak, tutaj dostałem zastępczą 2015 rocznik Volvo VNL 670. Najtańsza wersja, jak się zatrzymam, to pokażę wam, znaczy słuchajcie, to jest to samo, no ja już ile razy te ciężarówki można pokazywać, to są ciągle te same modele, no 670, 780, te ciężarówki od prawie 2004 roku się nic nie zmieniły, poza minimalnymi detalami w środku, jakimś kolorem może, czy tam ekstra małą, nie wiem, no, ekstra małą, małym schowkiem, który opcją nagle się stało, takie widzicie,
te kolejeczka, kolejeczka. A ci, co mnie często oglądali, znaczy kolejeczka, chodzi, że tutaj pod górkę się wspinamy wszyscy i jakaś ciężka ciężarówka musi być z przodu, bo totalnie jedziemy. Kurde, 40 na godzinę. A ci właśnie, ci co mnie oglądają dłuższy czas, to wjazd do Seven Gates of Hell. Welcome to hell, baby. Gardło mnie boli, więc dzisiaj nie będę darpały na Seven Gates of Hell. Ale tak, to jest te 7 wrot piekła. Jedno z moich ulubionych miejsc na tej jedynce między Golden a Revelstoke. 7 wrot piekła. Kurde, ludziska, to jest zajebiście, naprawdę ekstaza jechać tędy. Naprawdę, ludzie, to jest ekstaza tutaj jechać, no. Na przykład taka podróż, trasa Montreal, Vancouver, to będzie tam prawie 5000 km, troszeczkę mniej, 4900 chyba, jeżeli się nie mylę. Coś takiego chyba. No ludzie, to jest trasa życiowa. Ktoś, kto by był turystą, to byłaby trasa życia dla niego, nie? Takie coś przejechać przez całą Kanadę. Znaczy całą Kanadę. No południowa to jest Kanada, tak? Bo rozumie się, że cała cywilizacja Kanady skupia się na praktycznie pasku 100 km wzwyż od granicy amerykańskiej. Później na północ to już totalna tundra, lasy, jeziora, sama dzicz praktycznie. Są wiadomo miasteczka. Są miasteczka, ale to są już takie sporadyczne miasteczka. Cywilizacja jako cywilizacja to jest, mówię, no 100 km wzwyż od granicy amerykańskiej. Mówię, mieszka tam bodajże 90%, czy nawet chyba 90%, gdzie tam statystyki widziałem, 95% ludności, czy 90% ludności, no słuchajcie, coś takiego, no, więc wyobrażacie sobie, 90% mniej więcej ludności mieszka o 100 km oddalonej od granicy amerykańskiej, czyli na tym pasku. Czyli bardzo wąski pasek, który wiedzie przez całą Kanadę z amerykańską granicą. A 10% ludzi po prostu mieszka, no, powyżej tego paska, który liczy te 100 km. I bardziej na północy, no ale mówię, to Kanada to jest, mówię, no naprawdę dawno mnie tu nie było i znowu odkrywam, jaka Kanada jest piękna, ludzie, no to jest, to naprawdę no, dech zapierają, no, te widoki, no. A mówię, mi płacą, żeby tutaj być, jak ja zawsze powtarzam. A taka trasa, naprawdę, Montreal, Vancouver, samochodem się przejechać. To ludzie, czekajcie, wezmę tego, nie wezmę to. Tak, samochodem się przejechać, taka trasa, no to jest ludzie, to jest, jak ktoś na przykład na wakacje przyjechał, tak? I taką trasę sobie zapodał samochodem, no to jest trasa życia. Idziecie przez 3/4 Kanady, to jeszcze Kanada Wschód ma kawał drogi do Halifaxu, to jest jeszcze, znaczy Halifax, potem za Halifax Newfoundland, Nowa Fundlandia, to jeszcze następne 2000 km, czy tam ile to jest mniej więcej, my tam akurat nie jeździmy na wschód, więc nawet taki Montreal, 3/4 Kanady, czy tam, no nie wiem, trochę więcej niż 3/4 Kanady, no ale takie 80%, 85% Kanady przejechać drogą. Ludzie, no, to jest naprawdę trasa życia. Trasa życia, czy tam podróż życia dla niektórych, nie? A ja to kiedyś bodajże robiłem raz na 2 tygodnie. No i mówię, rok mnie tu nie było i znowu odkrywam te przepiękne krajobrazy Kanady. To jest, kurde, ludzie, to jest naprawdę niesamowite, nie? Niesamowite to jest, kurde. Co chciałem powiedzieć? Aha, no dobra, a to w ogóle miał być filmik o prezentacji ciężarówki.
najtańsza wersja tego Volvo. Ale dobra, jak się zatrzymam, to nagram taki mini obchód, bo mówię, bo to już było wszystko powiedziane u mnie, u innych tak samo, czy u Rafała, czy u innych. Te Volvo były przerabiane tysiące razy, więc ja tylko pokażę tą taką wersję, która akurat jest najtańsza. Ja taką wersją tanią jeszcze nigdy nie jechałem, zawsze jechałem takimi wersjami w miarę średnimi. A tutaj to widzę poprzez opcję tu w środku kabiny, to jest po prostu najtańsza wersja. Najtańsza wersja tego Volvo, 2015 rocznik, 1 260 000 km zrobione, więc zatrzymam się i... O, czekajcie, wezmę gostka, zatrzymam się i nagram, a czekajcie, bądźcie ze mną świadkami, jak wezmę tego B-Traina, to jest typowa kanadyjska konfiguracja. Typowa kanadyjska konfiguracja B-Train, na to mówią. W Stanach to jest niedozwolone. No chyba, że na Alasce prawdopodobnie tak, ale w Stanach tych kontynentalnych, tak, czy jak to się mówi, to nie ma chyba B-Trainów. No chyba, że są jakieś specjalne pozwolenia, ale to ja nie kojarzę. No nie wiem, bo Kostek chce mnie tutaj brać. Chciałem go puścić, ale widzę, że on nie jest pewny. Nie wiem, już mi chyba nie weźmie niestety. O, tutaj jest to miejsce, gdzie z Rafałem się zatrzymaliśmy 1,5 roku temu, podwójnej fotkę żeśmy sobie strzelili z podwójnej. A dobra, ty, bo ja się znowu rozgaduję, ludzie, kurde, no dobra, zamknij paszczę, patrzcie, jaka jest piękny, kurde, fucking ten. No ludzie, no to jest zajebiście, no. Dobra, Gostek, weź mnie brał, czy co, bo ja nie wiem, tutaj, kurde, te linie są wymazane, więc ja nie wiem, czy ja poboczę chyba teraz nawet jadę, kurde. Dobra, Gostek też, to się nie zamierza mnie chyba brać, więc nie wiem. No tak, ja poboczem jechałem, kurwa, te linie są kompletnie wymazane. A przed nami lodowiec Gate of Hell, czyli lodowiec 7 wrot piekła. Jak taka lawina pójdzie z tego gnojstwa, to no, bójcie się Boga. Kurde, ludziska, no. No, ludziska. Naprawdę. Pow! Nie mam nic do powiedzenia. W Ameryce, stan Waszyngton, Ellensburg, w Waszyngtonie, dzisiaj sobota. Ja już wieczorem nie nagrywałem tej ciężarówki, tutaj tylko miałem dojazd do klienta wczoraj w Vancouver, przekroczyłem wczoraj granicę, dzisiaj dojeżdżam tutaj do Ellensburga. Kawałek, taki obchód tej ciężarówki zrobię, jak tutaj dojadę. Biorę motel na bogato. Kto bogatemu zabroni, tak? Haha, nie, kurde. Nie, chodzi mi, szkoda mi tak wydawać, szczerze mówiąc, pieniądze, ludzie, na motel, bo w tych ciężarówkach naprawdę jest wygoda. Można spać, kurde, można w berka się ganiać. Nawet jak mam tą średnią wersję Volvo. Ale wiecie co, tak się odchamić od ciężarówki. Dzisiaj jest sobota, więc na 2 dni sobie wezmę motel. Tutaj ten Econo Lodge. Gdzie on jest? Co jest tutaj? Tu niedaleko jest Loves. Tutaj mógłbym, nieraz tutaj pauzy robiłem w tym Lovesie w Ellensburgu, ale ja mówię, no tak się odchamić się, kurde, jak człowiek w pokoju normalnie przez 2 dni. Tutaj motele w Ameryce w miarę są tanie w porównaniu. Czekajcie, gdzie oni mają. O kurde. Parking tam chyba z tyłu był. Czekajcie, gdzie jest ten? O, tu jest parking. Dobra, entrance. Dobra, więc tutaj. Czekajcie. Jak tutaj ustawić się? Jestem pusty, więc żadna lodówka nie będzie chodziła.
guest or paid parking only. No, jestem guest, więc... Czy co, ja się ustawię. O, Intermark z Montrealu, jakieś ziomki tutaj są. Co oni tu kiblują? Czy to oni zawsze w tych jeżdżą? Intermark to same podwójne obsady. Więc nie wiem, dlaczego by... Dlaczego by motel brali, chyba że nie ma ładunku. Albo ktoś z podwójnej nie mógł wyjechać i gostek sam wyjechał i pauzę musi robić. Bo tak mówię, zazwyczaj te podwójne to pauzy nie robią, no bo zawsze im godzin starcza. Dobra, się tutaj cofnę. Odwrotnie jak ci tutaj. Bo chcę być inny i mi się zresztą tak podoba. Przykleję bardziej może do tych. Przykleję się bardziej do tych krzaków. Dobra. Taka okolica. Tam ciężarówka stoi. Ellensburg. Tutaj kurde, jakieś growca trzeba będzie kupić. Tutaj tam jest ten Lowe's, tam gdzie ja zawsze. Znaczy zawsze, tam gdzie często parkuję. To jest, nie wiem, czy pamiętacie, tutaj ten gostek, co młotkiem szyby rozwalał. To na tym losie właśnie było. No to mówię, to było z półtora roku temu. Taki filmik. Jak najebany gostek młotkiem szybę, kurde, rozwala w ciężarówce. No dobra, słuchajcie, a pokój jak wygląda? Słuchajcie, klasa, no. Za tą cenę? Klasa. No, nie wiem. Słuchajcie, lodówka. Lodówka, kurczę, mikrofala. I może zabraknąć, ale te klatki skaczą. Jezu, jak ja już mam dość tego telefonu. Te klatki tak skaczą. Tutaj światło jest takie, jakby, kurde, chciało, nie mogło. Ale dobra. Tak to wygląda. No dobra. Tu z motelu nic nie będzie, bo tu się nic nie będzie działo, więc... Więc co? Więc nic, no. Battle in the house. Battle in the motherfucking house, motherfuckers. Oh, fuck. Czekaj, przy którym świetle lepiej wyglądam? Kurwa, przy tym jest źle. Co? Muszę się ogolić, bo wygląda jak małpa. Dobra. Wiecie, że ja... Nie wstydzę robić z siebie wariata. Czy kurwa gostka, który jak coś widzi nowego, co pierwszy raz widzi, to kurwa ja się nie boję pokazać, tak jak w Polsce. Jakieś takie były, kurde, agregaty, nie? Do suszenia, nie wiem, ręcznika czy czegoś. Ja mówię, co to kurwa jest? Ludzie, ja tego naprawdę nie widziałem nigdy. Tam się ze mnie śmieją, ale ludzie, no skąd ja mogę wiedzieć, no? Połowa z was, kurde, z Ameryki, czy 90% też by nie wiedziała, kurwa, co to jest, bo tego tu nie ma. Tak samo jak jakieś te pokrętło było. Ja myślałem, że to może klima, czy nie klima. Zacząłem kręcić tam w Warszawie gdzieś takim gównem, nie? A to kurde, od kaloryfera coś, nie wiem, czy to było ogrzewanie, czy coś, nie wiem. Ludzie, ale kurde, skąd ja mogę wiedzieć takie rzeczy? No ludzie, kurde, ja na przykład nie boję się sam z siebie śmiać, tak? Nie wstydzę się takich rzeczy pokazywać. Kurwa, słuchajcie, następna rzecz, którą muszę powiedzieć. Szukam, kurde, tych gniazdek, nie? Tutaj jest taki stolik, tu jest następny stolik. Dałoby się jakieś gniazdko, kurde, do laptopa, telefonu. Tak zerkam, mówię, kurde, nie ma nic. Patrzę, to mówię, ty, co to jest, kurde, popielniczka czy coś? Ja mówię, kurde, dobra, nie. Ty, ludzie, otwieram to. Kurwa, jestem w szoku, to jest fucking ten. Ty, ale wynalazek zajebisty. Ludzie, ale to jest zajebisty wynalazek, to jest... Masz prąd tutaj. No ludzie, daję wam słowo, ja nigdy takiego czegoś nie widziałem w życiu. Nigdy. Hola putos! Let's go! Vamos a buscar la cerveza, puto! Let's go! Motherfucker, let's go! Dobra.
Pogoda dzisiaj 7 stopni ciepła, ale taki, jak to powiedzieć, czekajcie, mam klucze, ale te 7 stopni to jest takie, dość zimne, cholera jasna. Dobra, więc kurde, 36 godzin relaksu, spoko jest, pumpa, jest faza, strzał. Pauzunia, ciąg dalszy. Dzisiaj niedziela, jeszcze wolne. Jutro, no zobaczymy, co będzie. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Ten dziad Volvo VNL 670, 2015 rocznik, wyprodukowany pod koniec 2014. Najtańsza wersja, jak wygląda. Słuchajcie, to nie jest moja ciężarówka, więc tam może tak godzinie chlujnie wyglądało, bo ja mam siatki po prostu. Siatki mam. Czekajcie, muszę podpalić dziada. Mam siatki zamiast... Nie mam, kurde, nie wziąłem ze sobą, cholera, zapomniałem w domu torby takiej, nie, podróżniczej. Więc wszystko jest w takich plastikowych siatkach. No ale dobra, nieważne, to nie chodzi o siatki. Po prostu nie jest przytulnie, bo nie jestem tutaj rozłożony tak, jakbym zwykle się rozłożył w ciężarówce, nie? Najwygodniejsze takie, żeby wygodnie było, przytulniej. No nieważne, dobra, słuchajcie. Więc tak, co tu mogę powiedzieć? Jaka jest różnica? Słuchajcie, i kolor standardowy, nie wiem, już od jakiegoś czasu po prostu nasza firma bierze ten kolor taki, więc nie wiem, czy to jest standard, czy co, czy oni tak sobie wybierają. Taki widzicie, no beż, brązowawy. Na początku fajnie to wyglądało, jak ja na przykład byłem przyzwyczajony do kolorów zawsze takich jasnych, to takie tutaj ciemniejsze, ale to już mówię, tyle lat jeżdżę tymi ciężarówkami tutaj u nich, że teraz praktycznie chciałbym coś bardziej mieć jaśniejszego jako, kolor wnętrza. Dobra, nieważne, słuchajcie, to są szczegóły. Więc tak, tutaj wszystko jest tak samo wygląda. Te półki bardzo takie, mówię, no, typu Volvo. Wszystko jest tak, jak w tamtej i mojej, którą ja jeżdżę na co dzień. Różnica wielka. Okej, dobra, tu akurat światło nie działa. Te światła, tak, to nie są LEDy, to są zwykłe światła. Bardzo, słuchajcie, no jak już w dobie teraz takich czasów, co mieszkamy, co żyjemy, że światło jak świeci, to świeci na maksa, to te światła to są dosłownie, jak ja mam przyzwyczajony jestem do mojej, której jeżdżę codziennie, znaczy codziennie, na co dzień mam, to słuchajcie, te światła są śmiechu warte. Te LEDy, nie wiem ile razy więcej, mają bardziej zwiększoną moc, ale te światła, no to jest tragedia. Więc nie wiem, ja nie wiem, jakie są droższa wersja jest z tymi LEDami. Tak samo u góry, tutaj tak. Światło jest takie, no ludzie, to jest tak, jakby chciało, a nie mogło, nie? No ale dobra, taka jest wersja. Największy mankament to jest tutaj, ludzie, no tutaj jak ja to zobaczyłem, to ja mówię, no to słuchajcie, to jest w ogóle śmiechu warte, niewykorzystana, no nie wiem, niewykorzystane miejsce. Ludzie, normalnie Volvo ma tutaj szafkę, tak, którą sobie otwierasz, chowasz rzeczy, masz dwa poziomy w ogóle szafki. Tak samo tu po tej drugiej stronie. Tutaj zazwyczaj przegródka, coś tam, przegródka i z taką siateczką, tak, nie? I słuchajcie, no, można sobie posegregować rzeczy. To jest w ogóle dla mnie dość śmiechu warte. To ja nie wiem, co tutaj można włożyć. To jest takie, no, taka pusta przestrzeń, niewykorzystana, no ale dobra, taka to jest wersja. Taka to jest wersja. Dla mnie to takie, no, nie wiem, niewykorzystane, bo słuchajcie, no ja tu nic nie mogę dać. Ja tu nic nie mogę dać, no, co ja tu mogę dać? Tu rzeczy po prostu wypadają. Dałem tak, tutaj mam
tą książkę całą, tak, która jest pozwolenie, niepozwolenia, wypadła mi stąd, no. Tutaj nic nie można praktycznie dać, no można dać, ale Jezu, no ludzie, dla mnie, jak ja się przyzwyczaiłem, że macie tutaj szafki, nie szafki, takie siateczki poprzegradzane, ludzie, no to jest niebo a ziemia, nie? Co jeszcze? Słuchajcie, tutaj, ja nawet nie widziałem, ja muszę w mojej sprawdzić, patrzcie. To jest jakieś, kurde, guma. Ja nie wiem, czy ona tak powinna być taka luźna. To okno w ogóle, nie? Tutaj, dobra, no, słuchajcie, to jest w ogóle szyba, tak? Szyberdach, to znaczy szyberdach, to się nie otwiera, ale tutaj można więcej światła, żeby padało, tak? Słuchajcie, no ja nie wiem, ja tu pierwszy raz widzę takie... Czy ja ciekawy, czy w moim to mogę zrobić? Ja nigdy nie próbowałem w moim, słuchajcie, czy w moim te panele, czy tam nie, to nie jest panel, ale to jest ten taki, no... Jak to nazwać, to całe? Ja nie wiedziałem, czy to jest tak, aż takie, mi się wydawało w moim, to jest bardziej takie solidne, że tego nie... Że to nie jest takie gumowe, no, że tu sobie można wyciągać. To, powiem wam szczerze, akurat może i nawet na plus bym dał, bo na przykład to u mnie, to tak wisi, to tak wystaje, resztka tego płótna tak wystaje i to... Jak ono się odklei, to wypada, więc tutaj to mi się bardzo podoba, że to płótno można po prostu wcisnąć, bo to można odgiąć to płótno, czy tam nie płótno, tylko to gówno można wcisnąć, więc to mi się nawet podoba, to jest akurat plusik. Ale ja mówię, nie pamiętam, że moja aż taka była, w mojej ciężarówce to bardziej takie solidne to było, że nie można tak sobie wziąć ręką i sobie od tego, no, odwrócić, ten nie odwrócić, tylko tak wyginać, nie? Co jeszcze? No słuchajcie, tutaj nie wiem, co tu ktoś robił. Ja nie rozumiem kierowców. Ludzie, to jest nowa ciężarówka, no 4 lata ma. No dobra, 4,5, bo to jest 14 rocznik wzięty jako 15, tak? Ale to jest pod koniec. Nie wiem, co tu kto robi, dlaczego... No, to jest ten, to nasz, to na tą telewizję, dobra, to jest to samo, to jakieś papiery, które tu były, nie chcę ich dotykać, nieważne. To jest to samo, co tutaj. Słuchajcie, tutaj następna to jest takie, o, normalnie tutaj macie drzwiczki, tak? Są drzwiczki, to jest zamknięte. Tutaj w tej tańszej wersji to macie tylko taki, o, to możecie to założyć. No słuchajcie, to nie jest wielkie co, no, dobra. Ale tutaj na przykład widzicie w tej, no nie wiem, czy to będzie minus, czy plus. Normalnie tutaj macie wnękę odgrodzoną, tak? To jest zagrodzenie i tu na przykład macie takie następne miejsce wkładać jakieś rzeczy. Dobra, nie przyczepiam się do tego, bo tutaj po prostu ci daje więcej miejsca w tym tutaj, w tej tutaj szafce. Tutaj nie wiem, czy tu były jakieś drzwi. Chyba były. Mi się wydaje, że ten kierowca musiał wyrwać te drzwi. Albo tu jest opcja, żeby drzwi założyć, no bo to jest takie luźne, widzicie, tu nie ma drzwi w ogóle, nie? Drzwiczki takie, więc nie wiem, czy to były drzwi, czy te drzwi zostały wyrwane, czy to jest jako opcja, że sobie można później założyć drzwi, nie wiem. W środku tutaj jakieś wieszaki, nie wiem kogo, tu mówię, nic tu nie wyrzucam. No wiadomo, przecież to jest wersja 670, więc bardziej uboga, mniejsza kabina. Normalnie tutaj jest światło, w tej ubogiej kabinie też mają światło, znaczy ubogiej, w tej średniej 670, to normalnie powinno być światło, nie? Światło, o, tego typu, tak? To światło powinno być też następne tutaj. Nie ma tego. Jeżeli dobrze pamiętam, i tak samo tutaj w niektórych masz opcję światła, a tutaj zero, nie ma żadnego światła nigdzie, oprócz tego tutaj jednego światła, nie? Czyli tutaj to byłoby wszystko. No, jest opcja prądu, tak? Więc to jest taki ekstra, bo prąd... To też jest opcja, to nie jest standardowy prąd, nie, że masz prąd po prostu. Bo na przykład to masz standardowo, z tego co pamiętam, standardowo są te wtyczki, ale opcja, że masz już inwertor w ciężarówce, to jest opcja po prostu, więc okej, no dobra, więc tutaj mają mini opcję, chyba że teraz Volvo zrobiło może, że to już jest standardowe. Jak ja kupowałem ciężarówkę, miałem wtyczki, tak, czy te na prąd podejście, ale musiałem sam sobie inwertora kupić, zainstalować tam na dole i żeby ten prąd po prostu działał w tych wtyczkach niby, nie? Tutaj już jest to standardowo, dobra. No nie ma webasto,
No ale to mówię, to akurat Webasto to jest taka większa opcja, która kosztuje. No to słuchajcie, no lodówka wiadomo, nie, no to jest wszystko to samo, tak? Nie, tutaj lodówka, widzicie, też wszystko to samo, tak? Więc tu nie ma stoliczek. Jakieś kurde. Nic tutaj nie ma jakichś tam różnic. Po prostu taki standard to jest. To samo tu. Tutaj Gostek wyrwał o te panele, tak? To. Tu Gostek wyrwał to. Nie wiem, jak można wyrwać takie coś, nie? Dlaczego ktoś by to wyrwał? Nie wiem, ja po prostu, niektórzy kierowcy się wyżywają na ciężarówkach, nie? Są wkurwieni, to rozpierdalają ciężarówkę tak, żeby na przykład szef nie wiedział, że się wkurwiłeś i na przykład łamią rzeczy, psują rzeczy w ciężarówce. Więc on to musiał wyrwać, nie wiem. Słuchajcie, ja tylko tak strzelam. Kiedyś miałem ciężarówkę, jak pierwszy raz zaczynałem. Freightliner, pełno zegarów jest, tak? Wszystkie zegary były pęknięte, czyli Gostek musiał napieprzać młotkiem albo pięścią, chociaż nie pięścią, bo to pięścią to kurde by sobie rękę połamał, jedno możesz dać, ale nie kurde 10 zegarów mieć rozpieprzonych, każdy jeden był pęknięty, czyli on to musiał młotkiem napierdalać, bo był wkurwiony na szefa, nie? Co tutaj dalej wygląda? No nie, no to ten standardowy schowek tutaj, to samo tu, tak. I tutaj też u góry zawsze są miejsca na kubeczki, takie tak, tutaj nigdzie w żadnej chyba w tej ciężarówce w ogóle nie widzę miejsca na kubeczek. Takie kubeczek, wiecie, że coś w tym stylu, tak? Tylko, że... No taki kubeczek, no nie, nie wiem jak to jest, jest taka wystaweczka taka tak, wystawia się i tutaj masz na przykład picie sobie postawić, to ci nie spadnie, nie? Więc tutaj ta ciężarówka w ogóle nie ma tutaj żadnych takich tych elementów tego, nie? Więc słuchajcie, no to jest najtańsza wersja, no to jest najtańsza wersja Volvo. Co jeszcze mogę dodać, no? Słuchajcie, ja wiem, że to i tak w porównaniu do Europy, to tutaj to jest wygoda, dlatego, że to jest po prostu przestrzeń. No ludzie, ja wiem, to jest naprawdę niesamowite. Różnica ciężarówek w Europie i tu w Ameryce. Jeżeli chodzi właśnie o przestrzeń w środku kabiny, nie? Wy tam spędzacie więcej miejsca w kabinie. Niech się trochę podładują baterie, ja muszę iść coś do jedzenia kupić. I ten... I po prostu tutaj jakoś standardowo się mniej spędza czasu w ciężarówce. W Kanadzie też przyjęte tak 5 dni, 2 dni w domu. No u nas jak my jeździmy solo na West Coast, to jest tak 10 dni. Tak 3,5 dnia w domu, 4 dni, zależy kto jak chce. Niektórzy tydzień w domu siedzą, niektórzy siedzą tak jak Rafał, 36 godzin w domu. Więc mówię, my tu nie mamy takich potrzeb, a w Europie na przykład potrzeby są bardziej. No ogólnie no, potrzeby są. Tam po 3 tygodnie siedzicie z tego co tam się orientuję. To takie ciężarówki to by się naprawdę przydały, nie? Po prostu mieć tą wygodę, a naprawdę w porównaniu tej kabiny. I mówię, to jest ta średnia kabina, to nie jest ta największa. To jest ta średnia kabina. Ta największa jest, ma większe wypuklenie, jest minimalnie troszeczkę dłuższa, nawet nie wiem jakie rozmiary, bo teraz nie chcę wam tutaj ściemniać, nie, ale... Więc tak to wygląda ludziska, no. Ellensburg, Waszyngton. Pokazałem dziada zastępczego, najtańsza wersja. Najtańsza wersja zastępczego dziada, czyli zastępczej Volvo VNL 670. O, tu widzę, że ten... musieli mechanicy anteny do CB, czy do radia, inne dać, bo musiały może się zerwać czy co, bo Volvo ma takie standardowe inne. Czyli to jest po prostu, musieli to w jakiś Gostek kupił anteny, może nie działały, mu się zerwał czy cokolwiek. I musieli mu zainstalować te inne anteny. Ale dobra, nie wiem, czy to jest kogoś ciężarówka, czy to ktoś w ogóle nią jeździ, czy to jest taka zastępcza. Ale tak naprawdę mam to gdzieś, nie interesuje mnie to, to jest dla mnie nieistotne. Pozdro Elo 600, jojojo, Patol in the house, widzimy się na Junglerze, w Polsce Patol TV on tour, Kuba nadchodzi i
bym krzyknął, ale nie chcę robić z siebie wariata na zewnątrz, więc dziska. Nie oglądajcie tego gówna, wyłączcie to. Nie wracajcie tutaj nigdy i do zobaczenia nigdy.